Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Super Bet Rapid and Blitz Poland 2023 wchodzi powoli w decydującą fazę. Jan Krzysztof Duda w dniu dzisiejszym zachował fotel lidera turnieju. 24 maja w tym momencie mamy. Przedstawię partię ciekawą, którą rozegrał właśnie z Magnusem Carlsenem. Zapraszam serdecznie, ale najważniejsza informacja oczywiście jest taka, że nadal Janek jest liderem, ale też Magnus depcze mu mocno po piętach. Ostatnie 9 rund partii błyskawicznych będzie niezwykle emocjonująca. Skoczek F3 ze strony Janka. Jest D5, C4. E6, G3, D4 zagrywa Magnus. Jest to bardzo ciekawe posunięcie. Tutaj czarne będą bardzo sprytnie się rozwijać. Goniec G2 i właśnie skoczek C6, czyli czarne nie grają klasycznie C5. Zawsze to się może wiązać z podważeniem ruchu B4, to tak przy okazji. Ale po skoczku C6 jest roszada. Goniec na C5. D3 zagrywają białe, skoczek F6, no tutaj się nic nie dzieje, pozycja jest normalna. Wybicie, wybicie, skoczek na D2, hetman wraca na D8. I teraz Janek zagrywa posunięcie skoczek E1. Oczywiście ten skoczek może się przemanewrować na C2, próba zagrania na przykład B4. Roszada ze strony tutaj czarnych i właśnie ruch F4. No i właśnie widzimy teraz też zamiary Janka, po prostu chciał wyciągnąć pionka, wstawić go za moment z powrotem. Zobaczcie, jaki fajny układ pionków, tak przy okazji, taki ciekawy obrazek. No dobrze, jest ruch A5, posunięcie A3, no i tutaj Magnus bardzo ładnie teraz to wykorzystuje, A4. Klasyczne posunięcie, oczywiście ten pionek zatrzymuje te dwa pionki. Mi się to podoba czarnymi, powiem szczerze. I tutaj termometr troszeczkę bardziej lubi czarne, ale nie sądzę, żeby Janek tutaj popełnił jakieś grube błędy. Czasami po prostu jest tak, że warto zagrać troszkę gorszą pozycję, ale swoją. I na pewno to jest pozycja Janka. Tutaj skoczek zagrał na C2. Bardzo ciekawym układem byłoby bicie na C6, dlatego że jak pionek wybija, to skoczek wraca. No i ciekawy układ właśnie, dwa skoczki kontra dwa gońce. Ciekawy jestem, jakby się to potoczyło. To jest mniej więcej obiektywnie równa pozycja. Zobaczmy, co było dalej. Skoczek C2 ze strony naszego arcymistrza, jest goniec D7, hetman E1, próba manewrów oczywiście, skoczek na A5, hetman F2. No niby można stwierdzić, że tutaj hetman się wstawia pod gońca, ale nic bardziej mylnego, tutaj za chwilę będzie już swobodniej po gońcu C8, bo zobaczcie, goniec zagrał, goniec wrócił, też Magnus po prostu manewruje, ale pilnuje pola B7 w tym momencie i teraz król H1. Właśnie już teraz takie motywy tutaj znikają. Król się ładnie schował. Wieża A6. Magnus oryginalnie. W ogóle ta partia jest mega oryginalna i ciekawa. Uwaga. Skoczek E4. Goniec na A7. Rzadki obrazek. Zobaczcie, figury, trzy figury czarnych stoją na bandzie. Ale to nie jest zły układ tak naprawdę. Goniec oczywiście strzela w swojego pionka, ale on go pilnuje, nie pozwala zagrać na przykład E3. Goniec zawsze może przez C6 przejść przez B8 i też mieć aktywność, rozwalać centrum, więc goniec nie jest jakąś zamkniętą figurą. Wieża też może działać sobie fajnie po szóstej w zasadzie linii całej. Na A8 stałaby, no, stałaby źle po prostu, a tutaj stoi lepiej. Jest skoczek B4 i wieża B6. No właśnie, wieża tutaj też świetnie działa po linii B. Skoczek C5 ze strony Janka, wieża D6, skoczek wrócił, wieża D7. Bardzo ciekawe układy tą wieżą. No powiem szczerze, mega oryginalnie to wygląda, ale myślę, że Magnus w takich pozycjach czuje się jak ryba w wodzie, ale też Janek lubi takie oryginały i ciekawe rzeczy. Dla kibiców na pewno to nie lada gratka było oglądać na żywo. Ruch C5 ze strony białych i Magnus tu się nieco myli, zagrywając skoczkiem. Dlaczego? Przede wszystkim należało zagrać C6, tylko dlatego, żeby białe tego nie mogły zrobić. Bo zobaczcie, że po skoczek B3 jest ruch C6, no i w tym momencie wieża na E7. Oczywiście po wybiciu robią się problemy, bo tutaj skoczek zbija i pięknie wszedł do gry, więc po wieża E7, tutaj po wieża E7 nastąpiło wieża D1. Jest B5 ze strony czarnych. Skoczek D2, próba wymiany, co się udaje i posunięcie F5. Oczywiście teraz widzimy, że czarne próbują łapać troszkę tutaj punktów w centrum. Też przełom E5 będzie możliwy, może G5. Na pewno czarne są zadowolone z tego układu. Białe nie za bardzo widać, jak mają się przebijać. Goniec F3, hetman D6. Wieża B1, niby ruch słaby pokazuje tutaj silnik, ale chodzi o to, żeby zagrać po prostu B3. Janek szuka aktywnej gry i
To jest naturalny wybór raczej. Jest E5, po wybiciu wieża zbiła. B3 bicie i bicie. Goniec E6 i wieża wraca. I goniec na spokojnie na B6. No tutaj silnik mówi przewaga czarnych, no bo obiektywnie patrząc, zwróćmy uwagę też na ilość wysp pionowych. Czarne mają dwie wyspy pionowe. To jest jedna. To jest druga wyspa pionowa. Białe mają ich aż 1, 2 i 3. No a też skoczek za bardzo nie ma aktywności, goniec tylko pilnuje pionka, pilnuje tu. No i zobaczymy, jak to się dalej będzie toczyło, ale też czarne mają możliwość zagrania na przykład G5. O właśnie. I po tym ruchu jest właśnie G5. Skoczek wrócił na C2, Janek szuka opcji, zobaczcie, jest słaby punkt, więc na to się nastawił. To też jest dobra droga do aktywnej gry, aktywnego myślenia, że tak się wyrażę, szukanie możliwości. Magnus zagrywa G4. Ja nie uważam, że to jest zły ruch. To jest jak najbardziej w porządku posunięcie. Po tym ruchu jest F4. Zobaczcie, co tutaj się teraz dzieje. Janek z zimną krwią wybija i wieża zagrywa na H5. Jeżeli wieża by zagrała teraz na F5, to po wybiciu jest bicie i hetman H4. Tutaj białe stałyby ok. Tutaj już widać, że te figury zaczynają troszeczkę lepiej funkcjonować, choć nadal pozycja jest bardzo złożona. Po wieża H5 nasz zawodnik wybił pionka. No i zobaczcie, że chwilowo dwa pionki więcej po stronie białych, ale pozycja jest tak skomplikowana. Zobaczcie, co się dzieje. Wieża bije na F4. Co zrobił nasz Jan Krzysztof Duda? No chciałoby się powiedzieć, poświęcił hetmana, ale to nie jest poświęcenie hetmana, to jest tylko zabieg kosmetyczny. I tutaj po wybiciu na F4 wieża by zbiła na H5, przewaga białych byłaby tutaj już znacząca w miarę. Na pewno by się grało tutaj białymi spokojniej. Jednakże w tym układzie wieża zbiła na B5. No i zobaczcie, jak sprytnie. Jeżeli zbijemy tu, to jest najpierw wtrącenie na B1, więc tutaj wieża F1 zagrała. Wymiana hetmanów, wieża dała szacha, wieża F1, wieża B2, skoczek B4. Tu białe mogą już spać spokojnie, nawet po wybiciu pionka na E2. Skoczek wlatuje do centrum, bicie, bicie. Zobaczcie, są różnopolowe gońce. Jest to po prostu remis. Tutaj trzeba naprawdę grube błędy popełnić, żeby przegrać. Oczywiście ten pionek no, nie zasuwa, tak jak widać, bardzo szybko. Jest goniec na straży. Tu jest 2 na 1, ale to też nie jest wystarczające czarnymi, żeby wygrywać. A4 nastąpiło, H5 nastąpiło. Wieża A1, goniec przyblokował. Wieża wróciła, goniec B4. No to są oczywiście ruchy takie, no manewry. Tutaj myślę, że Janek mógł spróbować zagrać wieżą na F7. No ten ruch jest jak najbardziej możliwy. Po odejściu jest tutaj, ale ciekawy ruch jak wieża H2. Trzeba na to bardzo, bardzo uważać, ale to też się wiąże oczywiście z takim posunięciem i z remisem, choć trzeba pewnie sporo liczyć. Zwróćcie proszę uwagę na czas, jaki dysponują panowie. Panowie grają na sekundach, a to jest tak naprawdę jeszcze połowa partii, moi drodzy. Niewiarygodne. I nastąpiło H3. Jest posunięcie G3 i goniec na G2. Niestety ruch słaby. Tutaj aktywność w postaci wieża F5 dawało łatwą grę. To się oczywiście łatwo mówi. Ja nie gram na sekundach, tylko analizuję, a panowie mogliby po takich posunięciach utrzymać remis. Tu oczywiście goniec zawsze pilnuje. Tu nie ma gruźb matowych, więc na pewno białe sobie tutaj radzą nawet po takim ruchu po H4, no a w następnym ruchu goniec E3 też nic nie daje. Król zawsze sobie ucieka oczywiście, czy tutaj, no na H1 nie można, bo jest mat, na F1 sobie ucieka, przepraszam, ale ważne jest to, że tutaj goniec zawsze pilnuje tego pola G2. W tej sytuacji nastąpiło goniec na G2, wieża A2 ze strony Magnusa, tutaj H4, niby lepsze, ale to też prawdopodobnie w okolicach remisu. Wieża A2, wieża zagrała na F4, No Janek przede wszystkim mógł zagrać gońcem na D5 i cały czas grozić opcją wieża F7. Końcówki nie są łatwe, szczególnie właśnie zobaczcie, jak się gra na sekundach. Wieża F4, goniec D6, wieża tutaj zagrała na F5. Ciekawy motyw powstaje po tym ruchu, zobaczcie, że po wybiciu goniec na D5, już z bardzo prostym remisem. Jednakże wieża F5, zbicie pionka, goniec E4 i to jest, moi drodzy, również remis. Szach, król G2 i tutaj kilka takich prostych posunięć zagrywają jedna i druga strona, które nie wymagają za dużego komentarza. Oczywiście tutaj Janek skościł pionka, goniec szuka aktywności, wieża G4, szach, król F1, bardzo ważny ruch. No i zobaczcie, że tutaj tak naprawdę
Spokojnie, remis na szachownicy jest. Janek zasuwa pionkiem, aktywność wieżą. No tutaj naprawdę ciężko o gruby błąd, ale właśnie nastąpił. Król F1. W tej sytuacji przede wszystkim należało wrócić wieżą i atakować gońca i męczyć tego gońca przede wszystkim. Szkoda, że Janek tak nie zagrał. Zagrał królem i tutaj Magnus wybił. No i teraz pojawia się właśnie taka opcja, że czarne mogą tu bardzo męczyć białe. I moi drodzy, no troszkę się tak będzie działo. Jest wieża F7, tutaj oczywiście nasz zawodnik próbuje grać aktywnie, ale po tym ruchu wieża G5, król wraca. Tutaj czarne stabilnie trzymają gońcem pionka jednego i drugiego, co jest ważne. Wieża oczywiście zawsze znajdzie aktywność, na przykład może uciec i król będzie zasuwał tędy i będzie próba wygonienia stąd króla. Magnus w tym jest już, znaczy no w tym zawsze był dobry. Po tym ruchu król B4. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj też to nie wymaga za dużego komentarza. Nie ma tutaj dobrych posunięć tak naprawdę białymi. Czarne grają co chcą w tym momencie. Wieża H2. No i tutaj król łapie sporą aktywność. Król jest wygoniony z obrony, niby wieża to wszystko blokuje, ale wieża E8, zobaczcie co zrobić z gońcem. Goniec F5, nastąpił szach, król goni tutaj, szach nastąpił, wieża E2, no i wieża E4. Niestety po tym ruchu, tu nawet jak wieża zbije król F3, bicie G2, wygra na czarnych, a po biciu pionkiem jest D3, wieża D2 i w tym momencie niestety nasz zawodnik musiał poddać partię. Wygrał Magnus Carlsen i depcze Jankowi po piętach, ale nadal Janek jest pierwszy w tabeli. Więc mocno trzymamy kciuki, zobaczymy co się będzie działo w dniu ostatnim. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.